Dzisiaj porozmawiamy o najpotężniejszym narzędziu w rękach mroku, czyli o strachu. Jak go pokonać, by żyć w szczęściu, radości, spełnieniu, zdrowiu, miłości, bogactwie, obfitości wszelakiej. Strach, który ma wielkie oczy i strach, który lubi się materializować. Strach jako najpotężniejsze narzędzie do sterowania masą. Masa płynie z prądem, jak martwe ryby płyną z prądem, ale ty od dzisiaj płyniesz pod prąd z energią wyższą, z wiarą i zaufaniem, radością, szczęściem i lekkością. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, a następnie krok po kroku otrzymasz wszystkie wskazówki. 175 klucz do szczęścia. Czy może jeszcze jakieś strachy i obawy pojawiały się w twoim życiu w ostatnim czasie lub się jeszcze pojawiają? Czy teraz wiesz, jak je pokonać poprzez spokój, zaufanie i wiarę? Czy czujesz tą gotowość, by zmienić twoje życie, ten świat i wszechświat i rozbić ten mrok raz na zawsze? Przestać karmić tego czarnego wilka, przestać karmić demony poprzez strach i obawy i odważnie, mężnie iść do przodu, bo siła wyższa prowadzi cię za prawą rękę do pięknego, prawego, spełnionego życia. Dziękuję, widzimy się za tydzień. Twoja Maria Bukarti.